Witam serdecznie w nowym odcinku u mnie na kanale, a dzisiaj otwieramy kolejną paletę ze zwrotami konsumenckimi. Po raz kolejny elektronika, po raz kolejny Kaufnet i po raz kolejny ja. Także zostaw suba, dzwona i łapę, a ja otwieram karton. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Bierzemy pierwszy przedmiot z naszej palety. Pierwszym przedmiotem jest listwa... listwa prądowa, czy jak to tam się mówi, a bardzo dobrze się składa, że ją mamy, bo akurat raz, że chciałem taką kupić, dwa, że są mega drogie, nie wiem czy wiecie, a trzy, że posłuży nam dzisiaj do sprawdzania sprawdzania rzeczy, o ile w ogóle działa, bo oczywiście nie wiemy tego. Działa, świeci, przynajmniej na to wygląda, także listwa jest spoko, ma sporo wejść, bo aż 8. Także zostaje, ja myślę, że koszt tego będzie no dosyć drogi. Ja chciałem kupić taką listwę, no to kosztowała w granicach 100 paru złotych. Dobra, lecimy dalej i zobaczymy, co dalej znajdziemy. Kolejna rzecz. Szafer. Szafer. Jest to jakieś pudełko czarne. Otwieramy. Długopis. A raczej nie długopis, a pióro. Zobaczcie. Pióro Szafer. Wygląda ok. Pudełko jest ciut zalane atramentem. Tak to wygląda. Nie wiem, ile to może kosztować. Wszystkie ceny będziecie mieli podane tutaj na dole na filmie. No a to sobie odkładam. Myślę, że na razie tutaj. I lecimy dalej. Kolejna rzecz jest to Lejna Plast, czyli plastry. Myślę, że nic ciekawego. Pudełko zdezelowane. Także to nawet nie pójdzie na sprzedaż, tylko zostanie w domu. Pewnie ktoś tak się kiedyś skaleczy, prędzej czy później, może nawet ja. Kolejna rzecz. Linijki. Drewniane linijki, zapakowane jak zapakowane. Nawet ich nie odpakowuję. Koszt w zasadzie pewnie żaden. Nie wiem, kto teraz używa linijek, wiecie, są komputery, rysiki, tablety i tak dalej. Kolejna rzecz. Zobaczcie. Philips Chantez Lefort Sync It Loud. Sync It Loud, czyli głośnik Philipsa, który najprawdopodobniej, jeżeli go oczywiście wyjmę, a jest strasznie siedzi, naprawdę jest, głośnik Bluetooth, który powinien, czy wygląda jak nowy, powinien działać chyba, ale nie działa. Ale nie działa, kochanie, jakbyś mogła mi podać ładowarkę ze stołu, bo tam mam jakąś ładowarkę, widzę, a mamy listwę, więc od razu zobaczymy, czy ona w ogóle działa. O. Wpinamy jakiś kabel USB-C, bo w ogóle nam nie jest potrzebny teraz. Jest oryginalny kabel. Włączymy, jest jakieś gniazdo. Okej, świeci. Świeci, tak więc zagrało, zagrało. Zobaczcie, jest z tego mikrofon, który też się włączył, ale nic nie słychać. Halo? O kurde. Bardzo głośno wręcz powiedziałbym. Ale zostaw suba. O, teraz jest za cicho. Halo, halo, halo? Zobaczymy, czy Bluetooth działa. Bo podejrzewam, że taką funkcję też posiada. Philips S4405. Czy coś tutaj puścimy w ogóle bez praw? No, zaraz on będzie blokował film. Cały dom, ale gra! Mocą. Oczywiście reklamę mamy, bo niestety biedny Mugen nie ma premium, ale działa. Działa jak najbardziej. Także myślę, że co? Myślę, że jest to troszkę warte. Ile? No ciężko mi powiedzieć na ten moment, ale na pewno będziecie mieli w podsumowaniu. Najgorsze jest to pakowanie, wam powiem, bo to naprawdę zajmuje mnóstwo czasu. Ale głośnik na pewno troszkę jest wart. Także dobra. To odkładamy. Rzecz kolejna. Sepwer. Sepwer, pudełko ładne, eleganckie, czarne. Ale co tutaj będziemy mieli? Jest smartwatch. Smartwatch, ładowarka jest na dole. Widać, że jest troszkę używany, trochę przetarte tutaj ten. Jest folia, jest przetarta, ale zobaczcie. Włącza się. Znaczy, że śmiga. Nawet ma polski język, także w ogóle sztos. A taki łamany, bardziej angielski niż polski chyba. Także dobra.
Nie wiem, ile taki smartfon może kosztować. Widzę, że jest na kartę SIM, ale śmiga. Śmiga, także odkładamy. Rzecz kolejna, kolejna rzecz. Jest to klawiatura z myszką. Jest mysz, wygląda to na całkiem ładne, nowe. Jest klawiatura. Klawiatura co prawda niemiecka, aczkolwiek fajnie wykonana i metalowa, co dziwne. Ma przycisk on. Czy ma baterię? Nie ma baterii. A. Akurat takich nie posiadam, ale na pewno wam napiszę, czy to działało w dalszej części filmu. Zobaczcie, jest odbiornik, co jest po prostu nie do wiary. Jest odbiornik. Naprawdę kozacko. To się rzadko zdarza naprawdę w rzeczach bezprzewodowych. To jest po prostu fenomen na skalę światową, rzekłbym. Ale naprawdę do biura, jeżeli chodzi o klawiaturę, no to jest rewelacja. Myślę, że niemiecki układ także nie przeszkadza. Z tego względu, że można sobie nakleić naklejki spolszczające albo kupić po prostu przyciski, ale naklejki są tańsze, kosztują 2 zł. Nawet takie mam, więc jak ktoś do mnie zakupi te sprzęty, no to co? No to będzie dostanie w gratisie naklejki. Okej, okay. Kolejna rzecz, zobaczcie. True Wireless Smart Noise Cancelling Libratone Track Air Plus. No powiem wam szczerze, są to słuchawki, a miałem spis do tej palety, także wiedziałem, że one będą, na które bardzo liczyłem, powiem wam szczerze. Wyglądają ekskluzywnie, bardzo ekskluzywnie w środku. No jest pudełko. Jest pudełko. Ale czy będą słuchawki? Wiem, że jakieś tam są programy do tego i w ogóle słuchawki są i świecą. I z tego, co już się zdążyłem przygotować, trzeba nacisnąć te trzymać 2 sekundy przycisk, zacznie mrugać. I powinno połączyć te słuchawki. Musiałem się przygotować na takie ewentualności, dlatego że zawsze mam problem z tym na filmach, a potem jest problem po prostu, bo czekam i w ogóle patrzę i nie wiem, o co chodzi. Także okej. Okay. Track Air Plus. Proszę, jest. Jest Track Air Plus. Pokazuję. Nie wiem, czy tak tam na filmie nie będziecie widzieć. Słuchawki wyglądają ok, aczkolwiek jest tutaj lekkie pęknięcie. Nie wiem, czy to widać tutaj. Jest takie lekkie pęknięcie i z tej strony też, na lewej słuchawce. Ale puścimy sobie coś. No i powiem wam, że grają. Grają, jestem zaskoczony. Powiem szczerze, bo to jest jedna z droższych rzeczy z tego, co widziałem, jeżeli chodzi o tą paletę. Oczywiście to zawsze jest umowna cena. Ale jedna z droższych rzeczy, która no nie zawiodła tym razem, a rzadko tak bywa, powiem szczerze. Wiele razy na tych najdroższych rzeczach przejechałem najbardziej, bo patrzyłem na specyfikacje i te najdroższe produkty zawsze były uszkodzone, zepsute, nie wiem, czegoś brakowało, albo po prostu nie działały totalnie. Albo były połamane, albo lub co gorsza, było coś innego, bo czasami też tak się zdarza. Chyba z tymi najdroższymi produktami tak jeszcze nie mieliśmy, co? Ale... uszkodzone były zawsze. Patrzcie, jest naklejka likwidacja. I to jest ciekawa rzecz. Wydaje mi się, że to jest, chodzi o likwidację sklepu, a nie o likwidację produktu z racji tego, że jest gdzieś tam uszkodzony. Dobra, rzecz kolejna. Nawet nie wiem, czy ją będę wypakowywał, powiem wam szczerze. Bo jest to zestaw pisaków Stabilo. 30 sztuk, różne kolory. Powiem wam szczerze, no Ciężko stwierdzić, nie? Czy ktoś coś takiego by chciał. Chociaż podejrzewam, że wiem, kto coś takiego by chciał i wszystkie rzeczy papierowe i biurowe zawsze zostają u nas. Bo no, moja kobieta lubi takie rzeczy. Ale zobaczcie, i wiecie co? Nawet chyba wygląda na to, że są wszystkie. Co się zdarza rzadko, tylko pudełko jest uszkodzone. Ceny tego, szczerze, nie mam pojęcia, ile to może kosztować, jaka to jest cena. Ale będziecie mieli cenę na filmie. Strasznie się rozwala to pudełko. Trzeba będzie potem posklejać albo coś z nim zrobić. Dobra, rzecz kolejna. Co my tu bierzemy, kochani, teraz? Możesz mi podać coś może? Mamy listwę, możemy sprawdzać rzeczy. Dostałem pakiet. Pakiet. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Są to szkła. No, ale to chyba każdy wie. Glass. Tempered glass. Tylko teraz pytanie. Czy te szkła
czy te szkła są całe. Pierwsze jest całe. Najgorsze jest tylko to, że ja nie wiem, do czego to jest. Aha, jest dziura na odcisk palca, czyli na pewno jest to coś do jakiegoś Samsunga. Wydaje mi się, do jakiegoś nowego S10 czy coś. Przeważnie tak jest, że jedno jest uszkodzone, drugie jest sprawne, co nie? Wow, działa. Jest całe ok, więc zostaje. Drugie nawet nie wypakowuję, bo to po prostu nie ma sensu. Także zostaje po raz kolejny po jednej sztuce. To i tak nie jest zły deal tak de facto, bo jak ktoś chce fajnej jakości szkła, a naprawdę uwierzcie mi, byłem kiedyś w Niemczech, no nie raz byłem jeszcze przed pandemią w Niemczech i tam zakładałem sobie szkła do telefonów, a że siedzę w branży, to uwierzcie mi, że tamte szkła były milion razy lepsze niż te, co sprzedają nas w Polsce. Mówię o tych tańszych szkłach oczywiście, bo gdzieś tam te markowe można kupić. Tutaj w ogóle jest jakaś dziwna rzecz, a nie, myślałem, że są trzy szkła. To wygląda na całkiem dobre. I jest dobre. Nie wiem, czy wszystko widać na kamerze, wszystko jest dobrze? Okej, to jest dobre. Chwila, czy to byłoby też dobre? Nie, no oczywiście, że nie jest dobre, to znowu jest do wyrzucenia. W ogóle jakieś takie troszkę przemokły te papiery. Nie wiem, gdzie to leżało, w jakimś magazynie, może w jakiejś wilgoci czy coś. A niestety często zabija to elektronikę. Tego nawet nie odpakowuję, zobaczcie, to jest szrot. To znając życie, to drugie będzie dobre. No i oczywiście tak jest. Powiem wam, że to jest szok, po prostu szok. Jeszcze dwie sztuki. Połamane. Połamane, no to tutaj nie mamy nic. Szrot. Połamane. Połamane. Zostały nam jedynie szmatki na otarcie łez. Także więcej nic tutaj nie zdziałamy. To ja myślę, że w ogóle mogę sobie odłożyć gdzieś tam nawet. Bo to wszystko idzie do śmieci. Te są sprawne. Także mamy 4 sztuki z 6 de facto. Więc jest ok. Położę sobie to tutaj. Kolejna rzecz. Co my mamy? Dzbanek. Dzbanek Arendo Single. Single. Arendo Single. Tak bardziej po angielskiemu. Spakowany jak przystało na Niemca, czyli źle. Odkładamy, zobaczymy, czy działa. To jest bardzo ciekawa rzecz generalnie. Wygląda dobrze. W ogóle jest ustawianie stopni. Zobaczcie sobie, jest 100 stopni, 50, 70, 80 lub 90. Czyli możemy sobie zaparzyć herbatę na przykład. Zieloną. Tak jak to moja dziewczyna lubi pić. No i ten dzbanek niestety odmówił posłuszeństwa. Odmawia posłuszeństwa dzbanek. Także myślę, że coś mu jednak dolega. A szkoda, bo całkiem fajny. No cóż. Nic się nie świeci. Lipa. Czyli mamy rzecz uszkodzoną. Może to być jakaś pierdoła, nie mam pojęcia. Na pewno tylko zajrzę. Bo mówię, czasami na przykład się zdarza tak, że coś nie styka, bądź jest odłączone. Uwierzcie mi, że wiele takich przypadków jest. A dzbanek wygląda dobrze, więc wydaje mi się, że jednak on nie był użytkowany gdzieś tam za długo, albo w ogóle nie był, był uszkodzony. Dobra, rzecz kolejna. Co mi tam dajesz, panie? Kabel antenowy. Myślę, że tutaj chyba nie mamy nad czym się rozwodzić, ani jak po co to rozpakowywać. Cena tego... tego kabla, to będzie na pewno podana. Jest dosyć długi. 10 metrów, także jeżeli ktoś potrzebuje do anteny, to chętnie sprzedam. Pamiętajcie, że wszystkie moje rzeczy możecie kupić u mnie. Jeżeli wam coś się spodobało, napiszcie na grupie do mnie i tam będziecie mieli wszystkie informacje i dostępność produktów. Także czekam na wasze wiadomości, jeżeli chcecie zakupić z palety, dawajcie znać. Pudełko likwidacja. Po raz kolejny. Zobaczcie, ale to pudło zostawimy sobie na sam koniec. To pudło zostawimy sobie na sam koniec, ale będzie stało, stoi. Ono sobie będzie stało i czekało na koniec tego odcinka. Zobaczcie, mamy listwę i mamy 3 razy ładowarkę. Zaraz zobaczymy, jakie te ładowarki, bo powiem szczerze, nawet nie wiem. Adapter 2,1 ampera. Tak to wygląda. Są w folii, także wyglądają na nowe, trochę zakurzone. I w ogóle przejechane, tak jakby ktoś, to nie wiem, jakiś wypadek był czy coś. Z
skilla to spadło, nie mam pojęcia, być może. Świecą, w ogóle one świecą, nie? Zobaczymy wszystkie, czy świecą. I jak będziemy mieć do podłączenia sobie, to sprawdzimy. Trzecia świeci. A czwarta jest bardzo brudna i wytarta, co najmniej by tir po niej przejechał. Folia też jest, ale się na dużo nie zdała. Ważne, czy działa. Działa, jeżeli działa, znaczy, że jest dobrze. Trzy razy adapter, nie mam pojęcia, ile może to kosztować, też będziecie mieli cenę. Kolejna rzecz, duży karton, antena DVB-T, najprawdopodobniej, tak, DVB-T chyba, radiowa pewnie też, tak to wygląda. No niestety telewizora tutaj nie mam, więc jej nie sprawdzę, ale, no ale co może być antenie tak naprawdę, no nigdy się chyba nie spotkałem, żeby antena nie działała. Jedyne co widzę, co jest uszkodzone, no to jest trochę wygięte tutaj. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał tam ze zwrotów, to na pewno weźmie. Jeżeli ktoś potrzebuje tylko odbierać telewizję, a nie patrzeć na antenę, powinna spełniać swoją rolę. Tyle wam powiem. Aczkolwiek chyba i tak zostanie ze mną, z tego względu, że akurat potrzebuję takiej anteny. Tak samo jak tej listwy. I się boję, że dalej będzie to samo i będziemy zostawiać za dużo rzeczy, a potem nie ma zarobku. Wiecie jak to jest? Ja bym najchętniej zostawił bardzo dużo rzeczy z tej palety. Z tej, z innej, w ogóle z każdej. No ale niestety biznes jest biznes, nie? Nie ma lekko. Nie ma lekko. Klawiatura. Po raz kolejny klawiatura. Nowy case. Gumowy. Klika fajnie. Świeci. Myszka. Jest też klawiatura. Kiedyś taką sprzedałem mojemu sąsiadowi. Tylko, że była większa i polska. Wow! Jest ten pierdzielnik mały z Jelly Comba. No to jestem pod wrażeniem, powiem wam szczerze. Na dwie rzeczy bezprzewodowe, dwie rzeczy mają adapter, odbiornik. Nie do wiary. Też nie mam jak tego za bardzo teraz podłączyć, ale na pewno będziecie mieli to napisane, czy to jest sprawne. W opisie. A raczej gdzieś tutaj na dole. Nie wiem, czy dobrze wskazuję palcem. Muszę to od razu pakować oczywiście, żeby potem nie mieć problemu. Dostałem jakiś worek. Święta tuż, ja rozumiem, ale dlaczego to jest worek z jakimiś kartonikami? Rzecz bardzo dziwna, ale to są jakieś Irnachtstermin. Nie no, żartuję. Irnachtstermin. Nie wiem, co to znaczy po niemiecku. Jeżeli ktoś zna niemiecki, to chętnie się dowiem w komentarzu. Ale generalnie wygląda na to, kto ile pracował. Takie druczki, zobaczcie, tutaj jest data, godzina, to tyle umiem z niemieckiego i jest Wochentag, czyli dzień tygodnia. Druczków mam sporo, jeżeli ktoś nie ufa swojemu pracownikowi, bardzo chętnie odsprzedam. Wiadomo, po niemiecku, ale może akurat się nie zorientuje, że pisze w złej rubryce. Zobaczymy. Jeżeli ktoś jest chętny na druczki, jak najbardziej zapraszam. Ile to jest warte, nie wiem, podejrzewam, że w Niemczech troszkę. U nas ciężko, żeby to się sprawdziło, chyba, tak mi się wydaje. Amazon Warehouse. W ogóle wiecie, co mnie dziwi? Zobaczcie. Tu był naklejony list przewozowy. Tutaj pewnie też coś tam było włożone. I tak wysyłają w Niemczech paczki. To jest chore. Jest taka trochę zaklejona, trochę nie. Jest klawiatura Logitech. Klawiatura Logitech, która miała być z myszką czy bez? No bez. Czyli mam jedną klawiaturę. Tylko pyta... No nie wiesz. Ludzie. Nie wiem, czy... To widać, ale chyba nie. O, wyskoczyło. Logitech. No nie do wiary. Kolejna klawiatura, która posiada ten cypelek. Powiem szczerze, szok i niedowierzanie. Na trzy klawiatury bezprzewodowe, trzy klawiatury są z tym wszystkim w ogóle. Tylko ta jest holenderska. Azerty. No ale cóż, bywa i tak. Ważne, że jest i zawsze te parę klawiszy można zmienić. Ok, rzecz kolejna, którą widzę, jest to case. Na pierwszy rzut oka jest to case do iPhone'a i tak też jest. iPhone XXS Otterbox, ale zobaczcie, to jest skórzane. Naprawdę rewelacja. To jakieś papiery w środku. Case generalnie wygląda bardzo, bardzo ładnie.
i nie ukrywajmy, ekskluzywnie. Naprawdę jest rewelacyjny. Nie mam zielonego pojęcia, ile to kosztuje, ale podejrzewam, że no trochę. Zresztą akcesoria do iPhone'a są dosyć drogie i powiem wam, że case'y to jest w ogóle rzecz taka, co no schodzi fajnie, ale na przykład case'y do iPhone'a jak najbardziej. Do jakichś tam innych telefonów dużo gorzej schodzą. Nie wiem, dlaczego tak jest, no ale tak jest. Nic na to nie poradzę. Rzecz kolejna, widzę jakieś kwiatki. Mamy kwiatki, zobaczcie. Mamy kwiatki z jednej strony, z drugiej strony nic. Nie wiem. Wow. Mamy $1,000,000 w pudełku. Tylko w postaci zegarka. Ale naprawdę, no... Zobaczcie na to. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Jak to jest ładnie wykonane. Serio. Zobaczcie to. No to jest po prostu rewelacja. Czy to się włączy? Pytanie za milion. No i pytanie za milion nie włączyło się. Ale zobaczymy, czy jest ładowarka do tego. Wygląda jak nowe. Zresztą... Popatrzcie. Złoty pasek metalowy, dosyć ciężki. Naprawdę też rewelacyjny. Drugi gumowy. I ładowarka też się znajduje. Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawił naszych nowych nabytków. Także myślę, że tak lekko możemy sobie na to pozwolić. O ile tutaj coś pasuje w ogóle do tych niemieckich wejściówek. O! Czy to się włączy? Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Ale na razie się nie włącza. Okej, słuchajcie. Smartwatch się musiał naładować. Jest charging, czyli chwilę musieliśmy niestety poczekać. Ale generalnie działa. Ładna tapeta, dotykowy w pełni, także myślę, że naprawdę spoko. Low battery, wyskakuje tak, to chwilę tylko się naładował. Zostawię go, żeby się podłączył. W ogóle wyczytałem na tyle tego zegarka, że jest zrobiony ręcznie. Co naprawdę myślę, że jest super, super sprawą do kogoś, kto chce mieć coś wyjątkowego. A uwierzcie mi, że wykonanie jest naprawdę rewelacyjne i nie jest to jakiś tani chiński szajs, jak to się mówi. Rzecz kolejna. Intenso 2,5 cala SSD High, 240 giga. Jest to dysk SSD. O, dysk wygląda jak dysk. Myślę, że jest w porządku. A to wam na pewno napiszę w filmie. I wy już o tym wiecie. Ja jeszcze nie wiem, czy jest ok, ale podejrzewam, że powinno działać. Zresztą nigdy z dyskami SSD nie miałem problemów. I chętni też są zawsze na dyski SSD. Bardzo, bardzo szybko. Kolejna rzecz. Kto wie, co to jest? Homey Model X3. Pudełko dosyć ciężkie, powiem szczerze. Tylko trzy. Aha. Mamy książkę. Taką trochę instrukcję dosyć dużą. Jak na smartwatch. Ale zobaczcie. iOS, Android. Także wszystko jest ok. Skórzany pasek. No rewelacja, powiem wam szczerze. Pytanko, czy będzie żył? No. Jak każdy nie żyje. Czy będzie działał? Nie. Dobra, zostawiamy go w ładowarce na chwilę. Będzie ta sama sytuacja, podejrzewam, co z tym drugim. Ale tu jest coś jeszcze. Zobaczcie. For you, czyli na prezent rewelacyjna rzecz. Możemy napisać, komu dajemy, darujemy takie coś. A idą święta, przypominam. Więc naprawdę, no, rewelacyjne. Można kupić tutaj i dostać rzeczy u mnie. Okej, dobra, no, przeczekaliśmy paręnaście minut i jak widać, smartwatch jest w pełni sprawny. Powiem wam szczerze, to czekanie chyba jest najgorsze, żeby wszystko pokazać, co jest dobre, co jest niedobre. Ale chciałem być taki bardzo szczery dla was w tym filmie i po prostu pokazać dokładnie, co w tych paletach działa, co nie działa, bo ludzie często pytają, że coś może być ustawione i tak dalej. Ja coś mogę też powiedzieć, że coś działało, a tak de facto nie działało. Często z takimi opiniami się spotykam. O, kolejna rzecz. Po tych ładowaniach smartwatchy mamy coś, czego nie trzeba ładować, czyli coś dziwnego. Metallic Color Pen. Bright Colors. I to są pisaki. Wyobraźcie sobie, że chyba są wszystkie. Na to wygląda przynajmniej. Wezmę sobie pierwszy z brzegu i zobaczymy, czy to w ogóle pisze. Wiecie, może ktoś zwrócił, bo to po prostu nie działa. Ale pisze.
pisze, działa. I metalik, to znaczy, że widać to na nagraniu, tak się mieni. Metalicznie, jakbyście samochód tym pomalowali, to powiem szczerze, że tak to dokładnie wygląda, ale ma tyle tego brokata, jakby ten lakier kosztował miliony złotych. Tak to wygląda. Świetna sprawa. Nie mam żadnego pojęcia, ile takie rzeczy kosztują. Podejrzewam, że nie są tanie, bo uwierzcie mi, że te mazaki, różnego rodzaju pisaki i tak dalej, często, gęsto kosztują krocie. Okej. Okay. 42-44 mm pasek. I najprawdopodobniej jest to pasek do Apple Watcha. 42-44 mm. Tak się składa, że akurat takowy pasek, znaczy Apple Watcha takowego mam. I to jest bardzo fajna rzecz. Ciekawe. Okej. Okay. I co? Na trening? Rewelacyjna. Pedalska bransoletka, bardzo ładna. Nie no, żartuję oczywiście, ale dla kobiety idealna tak de facto, nie? Tylko, że nie wiem, czy dla kobiety nie będzie za luźna, bo dla mnie jest trochę za luźna, ale jest mega wygodna, muszę wam powiedzieć. Ale sobie go odłożę na razie na bok, nie chcę mi się go rozkładać, niech sobie leży. Kolejna rzecz. Gaming DAC Pro S. High Res Audio, czyli najprawdopodobniej karta dźwiękowa na USB. Na USB, tak też jest. Sharkon. Bardzo ciężka wam powiem, jak na USB, naprawdę bardzo ciężka. No i to też sprawdzimy, że tak powiem, poza nagraniami i napiszę wam, czy było w porządku. Oczywiście każdy przedmiot jest do kupienia u mnie. Co mamy kolejnego? Wow. Kolejna rzecz, zobaczcie. Jaybird X4, słuchawki sportowe do biegania, naklejka likwidacja, czyli po raz kolejny naklejka likwidacja, design for athletes built for adventure. Ok, mamy case, w ogóle fajny taki w środku, kolorowy, i mamy także słuchawki i ładowarkę. Ładowarka bardzo nietypowa, także podejrzewam, jak to się uszkodzi, to jest lipa, trzeba dokupić. Mamy słuchawki z zapięciem, co jest mega przydatne. Nie wiem, czy ktoś biega z was, czy ktoś w ogóle używa słuchawek bezprzewodowych, ale naprawdę to jest bardzo przydatna rzecz. Zobaczymy, czy są naładowane. Wow. Wow, są naładowane. Zaraz zobaczymy, czy telefon je wykrywa. Jaybird X4, jest. Zobaczcie, jest Jaybird X4 tutaj. Okej. Okay. Zobaczymy sobie, czy one grają. Grają. No to jest rewelacja, powiem szczerze. Bo w spisie były właśnie te słuchawki. Cię nie wyłączą. I kosztują dosyć sporo. I z tego co wiem, jakość dźwięku mają też bardzo fajną. Zresztą słyszałem teraz. Jak dla mnie jest ok, chociaż to jest za krótki werdykt. A raczej za krótki czas słuchania, żeby wydać jakiś werdykt. Kolejna rzecz. Lenko. Czyżby to był nasz kochany odtwarzacz płyt CD? Odtwarzacz płyt CD, dosyć ciężki wam powiem. Czy mamy, kochanie, jakąś płytę? Tam coś chyba było, nie? Baterie są w środku, tylko pytanie, czy naładowane. ON. O! Coś się zaświeciło. Płyty brak. Leader Den Welt, Kelly Family. Kochanie, no lepszej nie mogłaś trafić płyty. Nie będę słuchawek rozpakowywał, bo mi się po prostu zwyczajnie nie chce potem ich składać. Antishock. Chodzi. Słuchajcie, chodzi. Masz słychać? Chyba słychać. Chodzi. 12 godzin 40 minut muzyki. Numer 1. Ale nie leci. Ale nie lecą minuty. Jest 0-0 cały czas. Nie wiem, czy to widać na tym ekranie. No jest przez to, że słuchawek nie masz? No wątpię. To powinno na pewno lecieć od razu. Dajmy play. Ale nie bardzo funkcjonuje. Dalej jest 0-0. No dobra, nie będziemy tracić czasu. Płyta się kręci, właśnie się zatrzymała.
Kolejna rzecz. Chyba znam jakieś szkło. Screen Protector. Okej. Okay. Tutaj potrzebujemy skalpel, siostro, ale mam nożyczki, to może być. Mam nożyczki. Zobaczcie, jest coś ciekawego. Wygląda jak do, szczerze powiedziawszy, jak do Samsung Gear. Wygląda jak do Samsunga, pomimo że taki Huawei, a cholera go wie. Są jakieś puste gąbeczki, ale są jakieś szkiełka, zobaczcie. Raz, dwa i trzy. Trzy sprawne szkła. Coś dziwnego, wszystkie działają, może tylko są takie małe. Spakuję sobie to może potem. Nie mam pojęcia do czego to jest, pewnie w spisie jest napisane, ale no niestety nie mam go teraz przed sobą. O matko, na tym filmie 100 sztuk koszulek do dokumentów. Nie będę ich liczył, czy jest 100 sztuk, bo podejrzewam, że i tak nie ma. Ale koszulki, no jak koszulki, szczerze, taki stos mi starczy na całe życie, podejrzewam, na dokumenty jakieś takie, no do domu i tak dalej, bo w każdym domu powinny takie być. Kolejna rzecz. Co mi dałaś? Okej, True Wireless Airbuds. Czyli po raz kolejny słuchawki. Mam nadzieję, że będą naładowane, bo nie mam zamiaru czekać. Po raz kolejny z ładowarką. Dobra, są słuchawki. Jakaś gąbka. Pudełko. O, fabryczna folijka. I zobaczcie, zapakowana ładowarka, która nawet nie była odpakowana w tyczce. Ciekawa rzecz. Instrukcja obsługi, nawet jej nie będę wyciągał. Nawet i nie będę wyciągał. Mamy słuchawki, też nie wiem ile będą kosztować. Wyglądają ok. Pytanie, czy się włączą? Póki co nie żyją. Pudełko chyba też nie żyje, czyli podejrzewam, że jest rozładowane. Ale zobaczymy, może akurat one nie świecą i coś mi się odmieni i się połączą. O, coś wyskoczyło, tylko nie bardzo wiem teraz to, czy to zegarek, czy słuchawki, czy może coś tam w pudle jeszcze, bo czasami jest tak, że... Aha, okej, okay, gra nam tej słuchaweczka. Druga też gra. Grają obie. Okej, okay, czyli jednak to jest to. Wyciągać, w ogóle fajnie, że mają ten system wyciągania z uszu i generalnie się tam wyłącza i przełącza muzyka. Czasami mnie strasznie zadziwiają te nowe sprzęty, bo po prostu... Ile się czasami trzeba naszarpać z takimi rzeczami, włożymy to w to, naszarpać z takimi rzeczami, które po prostu no albo ciężko połączyć, albo coś zawsze z nimi jest nie tak. Te urządzenia Bluetooth czasami naprawdę napsują mi tyle krwi, że mam dosyć, powiem tyle. Okej, okay. Okej, okay. Mamy pudło, trochę otwarte, ale to też widać jakaś przesyłka. Wow. Mamy Power Amplifier, czyli amplituner. I teraz bardzo chętnie bym sobie to podpiął. Co to w ogóle mamy? USB, SD, FM, Bluetooth, Stereo, Audio, Power Amplifier. Kochanie, ja gdzieś miałem głośniki jakieś. Dobra, ja to w ogóle podłączę najpierw, czy to w ogóle działa. Może od tego zacznijmy. Okej, okay, zaświeciło się, jest ok. Line AUX. Mode, Bluetooth, Load, Line. Powiem wam, no rewelacyjna rzecz. Jeszcze widzę, to jest jakiś zasilacz 12V, którego w zestawie chyba nie ma. No nie ma. Hi-Fi. No jestem bardzo ciekaw, jak to działa. Wiecie co, zrobimy sobie małe cięcie. Ja skombinuję sobie jakąś kolumnę i zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie dawał jakikolwiek dźwięk. Dobra, słuchajcie, mamy... kabel, który sobie tutaj wypniemy. Zobaczymy, czy to w ogóle za bangla. Okej, okay, w ten sposób. Ale najpierw podłączymy sobie to z prądu, bo pamiętajcie, że jak podłączamy głośniki, dostałem w ogóle dwa kable gratisie, ale to nie ważne. Odłożymy sobie. Że jak się podłączę jakąkolwiek kolumny czy coś, zawsze pamiętajcie, żeby to robić na wyłączonym prądzie, bo przeważnie możecie spalić twitterki bądź jakieś tam inne rzeczy. Dobra. Podłączyłem.
I tyle. Na ten moment. Okej. Okay. Połączymy się z Bluetoothem. Czy to w ogóle działa? Bluetooth. Jest Bluetooth. I to się zwie Bluetooth. No to bardzo dobra nazwa, powiem szczerze. Zwie to się Bluetooth. Czy to będzie odtwarzać muzykę? No na razie nie słyszę, ale jest szansa. Jakieś kable mamy dziwne. Ej, ale słuchajcie. Szczerze, to powiem wam, że na jakąś domówkę to jest rewelacyjny, rewelacyjny sprzęt. Ale zobaczymy sobie jeszcze. To jest tym, że trzymasz kable, mam jakiś lewy, który nie bardzo styka. Zobaczymy sobie na przykład, czy radio działa. O ile, może zrobimy tak, będzie lepiej dać 103. Tylko tak, jak się teraz wyszukuje jakieś tam stacje. Okej. Okay. Dobra, coś wyszukało. Play damy. Damy play. Okej, okay, coś tam jest. Taneczna i nie. Okej, okay, jest w porządku. Czyli powiem szczerze, no... rewelacyjna rzecz. Jak na naprawdę takie małe coś, no gra naprawdę super. Super. Odkładam. Nie wiem, ile kosztuje, ale podejrzewam, że ze 150 zł na pewno. Rzecz kolejna, której chyba nie bardzo mam jak sprawdzić, bo niestety nie mamy gniazdka samochodowego, a jest to Car MP3 Player. No i teraz pytanie, czy tam jest. Ale widzę, że jakaś folia jest. Jest Car MP3 Player. Wygląda dosyć bardzo solidnie i jest metalowy, co jest rzadkością w tego typu sprzętach. Naprawdę jest ok, no ale niestety go nie sprawdzę, bo nie mam gniazdka samochodowego tutaj. A szkoda, bo chętnie posłucham muzyki. Widzę, że wchodzimy na bardzo muzyczne tory, że tak powiem. Kabel. Kolejny kabel, którego chyba nawet nie będę rozpakowywał, albo jednak go rozpakuję. Jak te kleje trzymają w tym Amazonie? Ja nie wiem, czym oni to kleją, ale jakiś super glue na pewno jest. Kabel. I to taki nie banalny kabel, bo to jest optyczny, ale złoty. Powiem wam, rewelacja. Zegarek się tam odzywa. Rewelacyjna rzecz. Kabel Direct. No wygląda na nowy, no też go nie bardzo mam jak sprawdzić, aczkolwiek na 100% wam napiszę w komentarzu, czy działa, bo u góry akurat mam wejście audio optyczne. Dobrze, moi kochani, w tym openingu, a raczej w tej części openingu to już wszystko. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę, dzwona i subika, żebyście nie przegapili kolejnej części, która będzie już niebawem na tym kanale. A teraz chciałbym was zaprosić na moje social media, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a paleta, którą dzisiaj otworzyliśmy, jest oczywiście od firmy kaufnet.pl. Na hasło Mugen dostaniecie dużo więcej ofert w lepszych cenach na wasze e-maile. Także spieszcie się, bo dostawa właśnie niedawno była. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie, w kolejnej części tego unboxingu. Cześć!